Witam Was serdecznie w Mirrorless Polska TV w drugim odcinku naszej serii wideo tutoriali. Dzisiaj dowiemy się, czym jest technologia Picture Square i jak dzięki niej możemy poprawić jakość wyświetlanego obrazu. Ja nazywam się Radek i zapraszam Was do obejrzenia naszego wideo. Na początku powiedzmy sobie, czym tak naprawdę jest Picture Square. Otóż Picture Square to zaawansowane technologie poprawy obrazu, które dostarczają bezkonkurencyjną jakość i wrażenia podczas oglądania filmu wideo. Gwarantują super płynny obraz, ostre detale i żywe kolory. Technologia została stworzona specjalnie na potrzeby odtwarzania Splash i jest dostępna w wersjach Pro oraz Pro X. Picture Square zawiera takie elementy jak Motion Square, Detail Boost oraz Light Boost. Ale teraz do rzeczy. Aby uruchomić opcję odtwarzania i skorzystać z funkcji Aquaphoria Picture Square, klikamy na ikonę opcji odtwarzania na dolnym lub na górnym pasku. Możecie też skorzystać ze skrótu klawiszowego i wcisnąć literkę O. Wybieramy opcję Best Quality i musicie pamiętać, że aby włączyć opcję Best Quality, wasze wideo musi być zastopowane, a nie spauzowane. Teraz już możemy włączyć nasz film i zobaczyć, co oferują nam poszczególne funkcje Picture Square. Dla pokazania różnicy pomiędzy włączoną a wyłączoną funkcją Picture Square uruchamy tryb demo, dzięki czemu ekran rozdzieli się na dwie części oddzielone białą kreską. Po prawej stronie widoczny będzie obraz wideo z włączonymi funkcjami Picture Square, natomiast po lewej stronie widoczny będzie standardowy obraz wideo. Przejdźmy zatem do poszczególnych opcji, jakie oferuje Picture Square. Pierwsza to Motion Square, czyli funkcja poprawy płynności obrazu, kiedyś dostępna jedynie w drogich telewizorach Sony czy Samsunga, dzisiaj coraz bardziej popularna. Co robi Motion Square? Otóż Motion Square w inteligentny sposób zwiększa liczbę klatek na sekundę w Waszych filmach, sprawiając, że obraz staje się super płynny i przyjemnie się go ogląda. Niestety na YouTube nie uda nam się wyświetlić poprawnie tego efektu, ze względu na ograniczenia wideo, jakie nakłada film ten serwis. No ale zapraszam Was do opisu filmu, gdzie znajduje się link, gdzie możecie pobrać i zobaczyć film z Motion Square, lub po prostu ściągnijcie i zainstalujcie Splasha Pro lub Pro X i przetestujcie to sami. Wracając do samej funkcji, do obsługi Motion Square mamy suwak, w którym możemy zmienić poziom płynności. W skali od 1 do 5 jest to dwukrotne zwiększenie na ilości klatek na sekundę, natomiast od 6 do 10 jest to zwiększenie ilości klatek do 60. Ja z reguły na suwaku mam wartość od 2 do 4, w zależności od filmu, który oglądam. Wyłączmy teraz Motion Square i zobaczmy, co daje następna funkcja, czyli Detail Boost. Detail Boost to algorytm przetwarzania obrazu, który zapewnia ostrość obrazu SD nawet na monitorach HD i sprawia, że wasze filmy HD wyglądają jeszcze lepiej. Jak to wygląda w praktyce? Możecie zobaczyć porównanie dzięki Demo Mode. Ważne jest, żeby nie przesadzić z Detail Boostem przy niektórych plikach wideo, bo wtedy nasz obraz straci na jakości zamiast na niej zyskać, zwłaszcza przy filmach o niskiej jakości. Następna funkcja to Light Boost. Light Boost to inteligentna poprawa oświetlenia i koloru, dzięki której możecie cieszyć się jeszcze ładniejszym i żywszym obrazem waszego wideo. Zwróćcie uwagę na to, jaka jest różnica w kolorach pomiędzy lewą a prawą stroną wideo. Ponadto możecie skorzystać z podstawowych ustawień obrazu, czyli poprawić jasność, kontrast oraz nasycenie obrazu. Oprócz zakładki wideo mamy jeszcze zakładkę audio, w której możemy skonfigurować np. nasze kino domowe. Ustawienia głośników przydadzą się np. kiedy oglądamy film w nocy i nie chcemy obudzić współlokatorów. Jak zapewne sami wiecie, filmy akcji, wojenne czy horrory obfitują w dużą ilość zewnętrznych dźwięków. W ustawieniach głośników możecie dostosować sobie te dźwięki do odpowiedniego poziomu, zostawiając przy tym środkowy głośnik na 100, z którego słychać dialogi. Dodatkowo możecie wzmocnić swój sygnał dźwiękowy za pomocą opcji Audio Boost. Wszystkie ustawienia możecie zapisać sobie do listy jako schematy i korzystać z nich później, kiedy oglądacie te same lub inne filmy w podobnym formacie, jakości czy rozdzielczości. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o Picture Square oraz poprawę jakości obrazu i dźwięku Splashu Pro i Splashu Pro X. Jeżeli chcecie przetestować Splasha, wejdźcie na naszą stronę www.mirrorless.pl i ściągnijcie najnowszą wersję odtwarzacza Splash, którą możecie oczywiście przetestować za darmo przez 30 dni. Zapraszam Was również do naszego Facebooka, gdzie możecie m.in. dowiedzieć się o najnowszych wersjach produktu, bieżących informacjach oraz wziąć udział w konkursach, w których możecie wygrać oczywiście klucze aktywacyjne do produktów firmy Mirrorless. Zapraszam Was również do oglądania kolejnych filmów wideo, na których możecie poznać dokładniej poszczególne funkcje programów. Jeżeli macie jakieś pomysły na kolejne filmy instruktażowe, piszcie do nas na adres pomoc@mirrorless.pl. Z mojej strony to wszystko, dzięki, do usłyszenia.